Witam wszystkich, zagrajmy w Doom 2 Hell on Earth. Specjalne pozdrowienia idą do użytkownika Whisky1122. Zakładam, że po wszystkie poprzednie 1121 ników Whisky były już zajęte, stąd się wzięło Whisky1122. I rozpocznijmy sobie na poziomie trudności Ultra Violence grę Doom 2. W międzyczasie wyszedł nowy Brutal Doom. W tym momencie gram w wersję 12 tego moda. Więc parę rzeczy mogło się pozmieniać. Na pewno impy zostały tak przeobrażone, że teraz już będą rzadziej skakać, nie? Ojej, wcisnąłem zły przycisk, teraz się tam nie dostanę. Co teraz zrobić? Na przykład wykorzystać to, że przyciski w Doomie można wciskać do wolnej wysokości. Tak. No jump, no free look. Postanowiłem tym razem zagrać bez patrzenia się w górę i w dół. Zobaczymy, jak to pójdzie z tym modem Brutal Doom, nie? Pewnie kiepsko, ponieważ ten mod zakłada, że możemy strzelać w głowy, ale... No zobaczmy, nie? Może być ciekawiej. Rakietnica? Rozwalają się tak, jak się rozwalali. To wszystko jest w najlepszym porządku. Zaraz, tym można było ich jakoś brać na zakładników, nie? Tylko chyba trzeba mieć berserka do tego. Dobra, i tak oto ukończyliśmy pierwszy poziom gry Doom 2. Czas na poziom następny, który będzie zawarty w tym samym filmie, ponieważ poziom pierwszy jest zdecydowanie zbyt krótki, żeby się tutaj jakoś rozdrabniać, nie? Spokój. Ha! To wyczerpała mi się pompka, tak? Ale spokojnie, już niedługo zdobędziemy broń, której w poprzednich Doomach nie było. Nie, chyba będę musiał jednak włączyć ten freeload, wiecie, ponieważ ten mod jest tak przygotowany, żeby to było włączone. Po prostu mogę mieć problemy z wykonywaniem niektórych rzeczy. No, nawet nie będę się bawił tym. No, freeload zero. Zero. Lepiej. A tak w ogóle to sobie jeszcze nie zapisywałem, nie? To muszę to zrobić natychmiast. Map 02. I oczywiście pod A zapisać należy. Kolega ci bije, a ty nic. No ale chyba trzeba mieć berserka, żeby móc go sobie wziąć do ręki. Ile tych naboi tam naładowałeś, jak masz tylko dwa? Mistrz ładowania. Powietrza chyba. Oczywiście fabuła jest kontynuowana tam, gdzie się skończył Doom. I oto mamy w rękach dwururkę Super Shotgun, zwany także Luparą, który w tym modzie, co ciekawe, może strzelać albo z jednej komory tylko, albo z dwóch naraz, nie? O, nie przykro. Bardzo dobrze. Nie można jednak tak szarżować, nie?
Mało amunicji to jest. Aj. Oczywiście nie zapominamy o tym, że skakanie jest zabronione, nie? Ile razy muszę jeszcze zginąć? Tu jest amunicja, dlaczego ja wcześniej nie wziąłem? No teraz grasz mi quick save'a, zapamiętała pod map 02, tak? I się to nie zmieni, dopóki nie wyjdę. Niezbyt to mądre. Co się tak szybko porusza? Musieli to zmienić w tym modzie. Bo nie, absolutnie tak szybko nie powinni chodzić. A co, wyjdzie tu jakiś szmaciarz? Tym razem nie, tak? Dobrze. Niebieska zbroja! Lepiej. Au. To było niefortunne. Ale co ciekawe, nie zabrało mi zbroi. Tak jakby, nie wiem, nie bolało. Albo zabolało tylko w życie. Znowu. To działa jakoś dziwnie. Niemniej jednak może tak być. Ja nie narzekam. O! Czyli jak się wciśnie prawy przycisk myszki, to chyba to działa tak jak zwykły shotgun, nie? Znaczy ten alternate fire, żeby strzelił tylko z jednej komory. Tak mi się wydaje. Za wcześnie zacząłem nagrywać, jeszcze ptaszek spać nie poszedł. Pięknie. Bum. I bum. I bum. Ktoś się tu spalił. Ale to ma kopnięcie teraz ta broń. Niezła jest. O! To boli. To nie wolno chodzić po palących się osobach, bo można ucierpieć. Dobrze wiedzieć. Życie gdzieś tu było, nie? Jest. Dobrze. I możemy skończyć poziom drugi, Underhalls, i zacząć poziom trzeci, The Gauntlet, w następnym filmie.